Jeszcze jedna tutaj kosztuje w samym centrum również 50 centów. Proszę, zobaczcie. Można wykorzystywać, ale fajne miejsce klimatyczne. Trullo każdy chciałby mieć u siebie na podwórku. Może nie na podwórku, ale przynajmniej w swojej okolicy. W zimie jest tam ciepło, w lecie jest przyjemny chłodek. Nie mają ogrzewania. Tutaj też na ciepłych rzeczach za bardzo nie da się zaoszczędzić, no ale staram się jak tylko mogę. Powiem wam, że naprawdę mega. Jeszcze przeżywam, no ale jak się chce jeździć tanio, to trzeba chleb żytni kupować. Kupiłem chleb żytni, wziąłem ze sobą, zastanawiałem się, czy jest opcja, żeby on dotrzymał. Okazuje się, że mega. Świetne rozwiązanie, polecam. Stanik dyskontów spożywczych. Wracając do naszego dzisiejszego tematu, no, skończyło się. 2 godziny skrócę tutaj pobyt. Liczyłem na to, że potrwa to dłużej. Nie potrwa to dłużej. Toalety, tak jak mówiłem, jest tam i widzę, tutaj jest jeszcze jedna. Tutaj kosztuje w samym centrum również 50 centów. Proszę, zobaczcie. Można wykorzystywać, ale fajne miejsce klimatyczne. No, już w tej chwili idę sobie po Albero Bello. Oglądam, jak to miasteczko wygląda. Może tu mnie chociaż coś zaskoczy. Jak mówiłem, bardzo dużo Polaków. Bardzo. Mniej więcej co trzecia, czwarta para. Tutaj to Polacy. Pozdrawiam przy okazji parę, którą poznałem, z którą porozmawiałem, chwilę pochodziłem. A ja idę jeszcze tutaj do kościoła. Jest taki ładny. Zaraz wam go pokażę. No i wracam, tak jak mówiłem, 2 godziny wcześniej, ze względu na to, że nie ma tu czego oglądać. Co ja tu będę robił? Wolę jechać do Barii i w Barii wreszcie vloga nakręcę, bo zrobiłem dla was kilka ujęć wieczornych, a chciałem w dzień nagrać, a może jeszcze jutro. Jutro jeszcze plan jest, żeby pojechać w jedno miejsce, no ale to zobaczycie, jeżeli ten plan wypali, to zobaczycie za tydzień, co z tego będzie. Dobra, lecimy. Teraz jeszcze lecimy na chwilę do Bazyliki Kosma i Damiano, świętych Kosma i Damiano. No i zobaczcie, jak to wygląda w środku. To, że trullo każdy chciałby mieć u siebie na podwórku. Może nie na podwórku, ale przynajmniej w swojej okolicy. To stare miasto ciągnie się jeszcze na górze, za kościołem, przed kościołem, za kościołem. Nie jest to już ta bardzo komercyjna dzielnica, ale przejdę się, zerknę, co tu ciekawego można zobaczyć.
to jak się okazuje, takie dosyć sprytne są, bo w zimie jest tam ciepło, w lecie jest przyjemny chłodek, nie mają ogrzewania. Nie wiem, jak wyglądają w środku, bo nie widziałem tutaj żadnego otwartego, nie było możliwości wejścia, co nie zmienia faktu, że tak twierdzą i musimy w to wierzyć, że bardzo fajnie trzymają temperaturę. No ale zresztą to jest kamień i ten kamień powinien rzeczywiście pilnować, aby temperatura nam tu nie szalała. Zobaczcie, wchodzę jeszcze w jedną dzielnicę, to tak naprawdę wokół tego kościoła jest zgromadzona dzielnica Truli. Tutaj w środku, tu na zewnątrz, mam nadzieję, że przejście jest, choć już w tej chwili pewności nie mam. No jest, jest, jeszcze kawałek mogę iść. Pewnie obejdę, no wracam już, zbieram się w stronę przystanku autobusowego. Bilet kosztował 4,30 i dzięki temu biletowi dojadę z powrotem do Bari, gdzie mam tym razem bazę wypadową. Znalazłem taki hostel za przyzwoite pieniądze, 53 euro. No to już chyba na początku mówiłem. Jak na Włochy, to i tak jest, warunki są naprawdę niezłe. No niestety nie ma kuchni, także tutaj też na ciepłych rzeczach za bardzo nie da się zaoszczędzić, no ale staram się jak tylko mogę. Przeliczymy wszystko po materiale z Bari, jak to wyszło, ile wyszło i czy rzeczywiście zmieściłem się w stówie, ale myślę, że przestrzeliłem delikatnie. Wszystko się jutro okaże, bo jeszcze jutro jest pewna wizja, by podskoczyć w jeszcze jedno miejsce, ale to wszystkiego dowiecie się, tak jak powiedziałem, za tydzień, albo ewentualnie poinformuję was w materiale, który pojawi się za tydzień, bo nie wiem jeszcze, czy będzie to Bari, czy będzie to coś kolejnego. Tak czy inaczej, Alberto Bello, no jakże ładne, groteskowe, takie cukierkowe, o, cukierkowe i bajkowe miasteczko. Jeżeli będziecie w okolicy, to na pewno to odwiedźcie, chociaż nie spodziewajcie się jakichś wielkich cudów. Ja jestem zaskoczony, tak nie do końca. Swoją drogą, zobaczcie, to są takie pompki specjalne. No, dobrze, no to było dzisiaj na tyle. Spotykamy się za tydzień. Zostawcie jakiś znak po sobie, może być like, może być subskrypcja i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że spotkamy się już za tydzień. Trzymajcie się, pa.